Zapraszam do subskrypcji mojego kanału i kliknięcia dzwoneczka. Dzięki temu będziecie dostawać powiadomienia o nowych filmach. Wszystkim z tej strony Hunter Fishing Planner z wędką. Witam wszystkich po dłuższej przerwie. Niestety tydzień temu na rybach nie byłem. Miałem pilny wyjazd do Głogowa. Tam ogólnie też miałem zrobić jakiś taki szybki wypad na ryby nad Odrę, no ale niestety zabrakło czasu. Są rzeczy ważne i ważniejsze. Co no, mamy dzisiaj sobotę. Praktycznie pogoda bezwietrzna. Troszeczkę jest zachmurzone. Wczoraj na przykład było lepiej, bo było słoneczko. Przedwczoraj tak samo. Tak zwykle cały tydzień słoneczko, a weekend przychodzi, jest zachmurzone niebo. Ale całe szczęście, że nie wieje ani nie pada. Jadę na Duninów pobawić się troszeczkę z białą rybą. O, i na dzień dobry się mały klenik trafił. Klenik? Tak, klenik. Kto zgadnie, co to za ryba? Mały boleń. Mały klenik. Mamy następny klenik. Same klenie i bole nie biorą dzisiaj. Zobaczcie, kolejny boleń. Same bolenie albo klenie, ewentualnie jazie. Zobaczcie, kolejny boleń. Cała łowica boleni tu musi być. Zobaczcie, jak wody przybyło. Pamiętacie? Ostatnio tutaj był wodospad. A dzisiaj spokój, cisza. Tam jest wysoko. Tu normalnie można było chodzić, a teraz jest woda. Może i to lepiej troszeczkę, bo nie hałasuje ten wodospad. Powiem wam, nie jest za ciepło. Cały tydzień była piękna pogoda, po 5-6 stopni, słoneczko. Teraz by się taka przydała. No widzowie, siedzę już jakieś pół godzinki. Jak na razie tylko parę boleni, parę jazi i chyba jeden klenik był. O, ładny klenik. Czy ładny, był taki większy klenik. Na pineczkę wziął. Zobaczcie, jaki ładny klenik. Piękny. Jaki otwór gębowy duży. To jest. Już uciekł, uciekł. Piękna ryba. I następny boleń. No, Mateusz teraz łowi sobie, a ja będę siedział i nagrywał. Pojechałem na chwilę na obiad. Przy okazji Mateusza wziąłem ze sobą i zostawiłem kartę w domu wędkarską, ale się wściekłem.
ale nie opłaca już mi się wracać. Jutro tutaj z powrotem i tak wrócimy, to a dzisiaj tylko sobie posiedzę i popatrzę, jak inni wędkują. Mocniej. Siedzi? Przerzuć. Przerzuć mimo to. Ale nawet liść coś kłasznie siedziało. Krasnopióra. Już czekał na branie? Trzeba od czasu w czasu patrzeć, bo gdzieś się zaczepi taka wzdrążka i nawet brania nie widać. Teraz masz branie. Siedzi? Siedzi. A, znowu. Krasno pióro. To jest pleń. Albo boleń. O, okoń. Kolejny gatunek ryby. Co my tam mamy? Krasnopiórka. To jest od razu do torby. Dobra, mamy ładne. Coś ładniejszego, no? Krasnopióra w końcu. Nawet do torby. Masz oczek. No widzowie, jak widzicie, nie jest to wesoło, sama drobnica. Tam dalej, na tym głębszym, ludzie wyciągają troszeczkę większe rybki, ale też nie ma szału. Tak się zastanawiamy, tutaj z Mateuszem. Siema. Czy jutro tu przyjechać, czy gdzieś indziej jechać? Zanim na rybki jeszcze pojedziemy, nad porcik. Czekaj, bo to się nagrywa teraz, a to nie będzie, nie będzie nagrane. Dobra widzowie, my to wracamy z powrotem na rybki, mamy kolejny dzień, niedzielę. Tak samo jak i wczoraj, identycznie wygląda. Zero wiatru, zero słońca, zero deszczu. Jedziemy, mieliśmy jechać gdzieś indziej, ale żeśmy zdecydowali, że jednak pojedziemy na Duninów. Siema wszystkim. Bo jest wszędzie jeszcze lód i całkiem możliwe, żebyśmy dojechali, no i zastali szklankę na wodzie. Jedziemy na ten Duninów zobaczyć, tam jeszcze dołowić parę rybek, zobaczymy, może dzisiaj się coś lepszego uda złowić. Siema. Cześć. Jak tam połowy? Siemanko. My to na spawik się wciśniemy, nie? Wciskaj się gdzie chcesz. Widzę, że wy tutaj ciągniecie jakieś koła rybki, nie? Słuchaj. Wędkarze to łowią. Chyba kłusownicy. Do kłusowników wielka droga, uważam. Najważniejsze, że podbierak mokry, siatka mokra, czyli coś się dzieje.
Nie, to się wytnie. Jeszcze raz, Marcinek, na co tam łowisz? Marcinek, na co łowisz? Na tyskę. Na tyskę? Moje tyskie. A ty na co łowisz? Tradycyjnie, spławik. Co założyłeś na ty? Pinkę. Standardowo wszedłem, to o, siedzi. O kurde. Płoć. Lipa jest. Wczoraj brały lepiej. Marne, bo marne, ale brały. A dzisiaj? Teraz rzucę. Trzeba mieć ze sławka, nie? No. Gdzie się iłeś? Nic, posiedzimy jeszcze za dwie godzinki, może coś się zacznie dziać. O, teraz miałem branie piękne. Na patelnię. No. Patelniaczek. Ładnie patrz. Zdrążka. Zdrążka do wora. Do wora. Takiego wora. Niech żyje dalej. Mateusz chyba wypuścił mnie. Do siatki tam. Już ci rzucam. Do siatki. Co, kapotnika masz? Tak. A skąd wiesz? Moja podpowiada mi męska intuicja. Zwiej go szybciej. Ja nie będę tak koła kamery długo trzymał. Czy ci z hamulca wyjeżdża? Weź go, no podkreśl troszkę. Ma być finezyjnie. Finezyjnie. I za dupę. No widzowie, łowimy jakieś półtora godziny i jest lipa. Nawet te marne nie biorą. Ale to nic, siedzimy dalej i walczymy. Może coś się zacznie dziać. Siedzi coś ładnego. Płotka. To dawaj ją. Złów sobie, a nie. I tak siatkę mam. Ja mam siatkę. To taką niewidzialną. Co? Zdrowe będzie. Za. Płoteczka. No ładne. Ładne, nie? Bo łowić to trzeba umieć. Tak, chyba. Już nie będę tego komentował. Zobaczcie, no, na szarpaka wyciągają, a na spławik nie chcą brać. Takie piękne ryby tu są. Coś większego mówisz? No. O.
Wzdrążka. Oś tu z tym workiem. O, do siatki, do siatki. Jakie siatki? Masz podbierak? Mam. Wypuśćcie ją. Wypuść ją, Mateusz, nie dawaj im. No dobra, widzowie, my to uciekamy do domu. Ogólnie była lipa, jak widzieliście. Rozdział z Dninowem zakończamy. Za tydzień się wybieramy. Przynajmniej tak planujemy. Na Sieroszewo. Łowisko komercyjne, typowo karpiowe. No i tam będziemy chcieli zrobić zasiadeczkę. Może tam się nam poszczęści. 24 godziny z nocką. I na grubo polecimy. Grubo, grubo, grubo. Albo wcale.